Cześć moi drodzy, dzisiaj chciałam wam pokazać, jaki jestem w pięknych okolicznościach przyrody. Tak jak widzicie, za mną jest taki piękny las. Zobaczcie na te, na to drzewo, które jest, po prostu wyrosło na skałach. Tutaj takie piękne też mamy, żebym nie upuściła aparatu, to by było fajnie. I zaraz wam nagram filmik. Cześć, witam was w pięknych okolicznościach przyrody i chciałam was zaprosić na film pod tytułem Rzeczy, które są powszechne w Szwecji, ale nie w Polsce. W ogóle światło będzie szaleć, bo jestem między drzewami i słońce raz świeci, raz nie, ale to już pomijając ten fakt. Pierwszą rzeczą to są panty, czyli tak zwane butelki zwrotne. I tutaj, jeżeli kupujecie napoje, o, napoje wszelkiego rodzaju, proszę bardzo, nie wiem, czy to będzie widać, ale tu, proszę, o, jest taka etykietka, tak, że, o, właśnie jeden pant jest zwrotny, znaczy trzeba zapłacić jedną koronę, zależy jaka butelka. Jak są duże butelki, to są dwie korony kaucji, jeżeli jest to mała butelka, to jest jedna korona i za wszelkie puszki chyba też jest jedna korona, max. No, czyli dopłacicie tak jakby ekstra. Ale w każdym właściwie sklepie są punkty, w których oddajecie butelki. Jest taka zmieniatarka. No, przelicza wam po prostu i dostajecie kwitut. Dostajecie paragon, za który możecie zrobić normalnie zakupy w sklepie, więc to nie jest żaden problem. Aha, no i jedna taka ważna rzecz, że te butelki nie mogą być zgniecione. Czyli zbieramy butelki niezgniecione, czy puszki, czy butelki plastikowe. W Polsce chyba ten system w niektórych miastach obowiązuje. Dziś słyszałam, że w Krakowie chyba coś takiego wprowadzili, ale ogólnie chyba Polacy nie są za tym, żeby przyjmować kaucje za butelki. Słyszałam, że, znaczy słyszałam, czytałam, że buntują się, że trzeba ekstra płacić, a przecież te butelki później tak są zbierane i oddaje się je i ma się z powrotem pieniążki, więc nie wiem czemu, no ale tak to właśnie wygląda. Kolejną rzeczą, która jest powszechna w Szwecji, a w Polsce raczej rzadko spotykana, myślę, że w latach 80. była dosyć powszechna, z tego co mówiła mi mama, czyli po prostu pralnie wspólne. I tutaj, jeżeli mieszkacie w bloku, w domkach jednorodzinnych, no to nie obowiązuje, wiadomo, ale jeżeli mieszkacie w bloku, niektórzy mają swoje pralki w bloku, ale głównie jest pralnia tak jakby wspólna w piwnicy. Przed pralnią jest taki, to powiedzieć, timer. Wybieracie sobie po prostu czas, bukujecie, kiedy chcecie mieć pralnię dla siebie. Ile godzin, bo tam zależy, jak to jest wszystko podzielone. I w tym czasie możecie sobie zrobić pranko. Tam są też suszarki. Zwyczaj są dwie pralki, przynajmniej u nas w pralni są dwie pralki. Suszarka taka bębnowa oraz taka suszarka stojąca, nagrzewająca, dająca ciepłe powietrze, dzięki czemu po prostu pranie szybko wysycha. Są tego wady takiej pralni, ponieważ gdy macie dużo prania i chcecie zrobić to pranie szybko, na przykład dzisiaj albo jutro macie nagle czas, a jest zajęte, no to nic z tego, ale plusem tego jest to, że pranie macie suche tego samego dnia, możecie je złożyć, schować do szafy i w ogóle zapomnieć, że robiliście pranie. Kolejną rzeczą, która jest powszechna w Szwecji, a w Polsce się raczej z nią nie spotkałam, chociaż kiedyś pamiętam, że na przykład na poczcie trzeba było wziąć numerek, ale teraz to chyba to już nie obowiązuje. W każdym razie tutaj wszędzie trzeba pobrać numerek. Stoicie w kolejce na pocztę, w mięsnym, tak? No, jeżeli macie ten dział mięsny, na przykład w sklepie, jakimś dużym supermarkecie, musicie pobrać numerek i tak dalej, więc nie stajemy w kolejce, tylko pobieramy numerek i dopiero jak zostaniemy wywołani, to możemy przystąpić do zakupu, tak? Czy cokolwiek innego. Nie wiem, Szwedzi uważam, że lubią taki system, odpowiada im to, bo zazwyczaj przy jakichś tam punktach, na przykład przy poczcie, jeżeli macie pocztę w jakimś supermarkecie, no to jest tam punkt taki jakby totalizator sportowy, tak? Taki lotek czy coś, więc tam można sobie usiąść, bierzesz sobie numerek i po prostu siadasz i czekasz na swoją kolej.
Zwłaszcza, że często też zauważyłam, że w tym takim punkcie, gdzie jest poczta, jakiś tam taki totalizator sportowy i, no i coś tam jeszcze, to są tak jakby trzy osobne kasy, a jest na przykład tylko jedna ekspedientka. Więc to jest dosyć ułatwiające, jeżeli każdy weźmie numerek i wtedy no wiadomo, kto był pierwszy, kto był w jakim czasie, do której kasy. Bezobsługowe stacje benzynowe. I co mam na myśli? W Polsce bardzo popularne są te wszystkie Orlen, nie wiem co tam teraz jeszcze jest, Circle K czy tam... No w każdym razie tankujecie samochód i trzeba pójść do tego jakby sklepu, punktu i powiedzieć, z którego tankowaliście. No i zapłacić, tak? Przy okazji mówią was na hot doga albo na coś innego. Natomiast tutaj takie stacje też oczywiście są, ja nie mówię, że nie, ale jest to rzadkością, przynajmniej jak ja zauważyłam. Większość stacji jest bezobsługowych, czyli macie stację benzynową i taki punkt, no po prostu w którym wkładacie kartę, wpisujecie kod, z której pompy będziecie tankować samochód. I wyciągacie kartę, tankujecie samochód i to jakoś magicznym sposobem zabiera już pieniądze z karty, przelicza. A w Polsce chyba też są takie stacje bezobsługowe, aczkolwiek ja się nie spotkałam do tej pory, jeżeli byliście... Wiecie, no nie byłam w Polsce 3 lata, więc... Znaczy byłam przelotem, ale tak żeby mieszkać albo podróżować po Polsce, no to nie byłam przez 3 lata, więc może coś się zmieniło w tej sprawie. Piątym elementem, dosyć popularnym w Szwecji, to są punkty sprzedaży bez obsługi. I tak jak pokazywałam wam w filmie, w którymś tam poprzednim, gdzie kupowaliśmy miód, właśnie stoi budka, stoi miód w budce i jest tylko etykieta informująca o tym, żeby zapłacić, ile zapłacić oraz numer konta, na które trzeba wysłać pieniążki. Większość się do tego stosuje. Wydaje mi się, że może 90% się do tego stosuje, no, aczkolwiek na pewno znajdą się jakieś osoby, które sobie wezmą i nie zapłacą, bo nie uwierzę w to, że wszyscy są aż tak lojalni. No w każdym razie działa to na zasadzie głównie Swisha. Wiem, że zdarzają się miejsca, gdzie można jeszcze gotówką zapłacić. Po prostu stoi taka skrzyneczka i tam się wrzuca pieniążki, aczkolwiek myślę, że teraz w dobie internetu i bardzo popularnego właśnie Swisha tutaj, czyli takiej aplikacji, dzięki której... To jest aplikacja w telefonie, tak jak w Polsce jest Blik. To chyba się nazywa Blik. Czyli po prostu wysyłacie pieniążki na konto, mając numer ze Swisha. To wszystko. Więc takich punktów, gdzie możecie coś kupić, jest sporo. Nie tylko miód. Myślę, że tam mleko. Właśnie na takich... W takich miejscach, jakichś wsiach, o, może tak powiem, gdzieś jedziecie jakąś drogą polną i no wiadomo, że nikt tam nie będzie stał przez cały dzień i sprzedawał jajka, mleko czy truskawki, więc jest to dobre rozwiązanie. Szóstym elementem, który jest dosyć powszechny w Szwecji, a w Polsce też się można z tym spotkać, ale raczej mało kto z tego korzysta, jest to dosyć drogie i chyba uciążliwe, nie wiem. W każdym razie tutaj są bardzo popularne samojeżdżące kosiarki, nie wiem jak to powiedzieć, te roboty po prostu koszące trawę, ja to nazywam pieski zjadające trawę. Bardzo popularne. Szwedzi może nie mają jakoś ogrodzeń, nie są popularne ogrodzenia takie wysokie, tak jak w Polsce, jeżeli chodzi o ogrodzenia domostw, ale popularne są właśnie te kosiarki, które same koszą trawę, więc w wakacje, jeżeli przyjeżdżacie do Szwecji, jest to dosyć częsty widok, jak idziecie na spacer i pieski, które jeżdżą i koszą trawę. Kolejnym punktem, który jest popularny w Szwecji, a w Polsce nie za bardzo, to jest midsommar, czyli po prostu przesilenie letnie. I o ile w Polsce mamy przesilenie letnie, bo nie mówię, że nie, to nie jest tak hucznie obchodzone jak w Szwecji. W Szwecji z tego powodu nawet jest wolne. Jest to czerwony dzień w kalendarzu. Szwedzi się spotykają. Zazwyczaj najpierw udają się w taki punkt w mieście, w którym jest wbijany pal. A pal jest wbijany... Zresztą pokazywałam wam na poprzednim którymś też filmie, jak to wygląda ta uroczystość. Jest wbijanie pala, który jest tam przyozdobiony różnymi kwiatami. I służy to, to jest taki symbol zapładniania ziemi, aby plony latem były obfite, po prostu.
więc obchodzą to dosyć hucznie. Później tańczą wokół tego pala, następnie zjeżdżają się do domów i zazwyczaj je się tort śmietankowo-truskawkowy i śledzie z ziemniakami. Tak, to jest takie popularne, takie no. W Polsce raczej się tak nie obchodzi tego święta, na pewno nie jest wolny w przesilenie letnie, wątpię. Natomiast w Polsce bardziej pamiętam, że to święto obchodzi się w ten sposób, że te płody rolne, już nie wiem jak to odmienić. O, kaczka się tu kąpie. Zanosi się do kościoła i tam się święci, to pamiętam. Chyba, że ja pomyliłam święta już. Nie wiem. Kolejną popularną rzeczą w Szwecji, ale mnóstwo tych rzeczy jest, ja wiem. Kolejną popularną rzeczą w Szwecji, ale nie w Polsce, jest fika. I co mam na myśli mówiąc fika? Fika to jest po prostu przerwa na kawę i ciastko, tak najprościej mówiąc. Aczkolwiek myślę, że fika to też jest przerwa na jedzenie. Zależy gdzie jesteście. Jeżeli jesteście w trasie, to myślę, że można też coś zażyć i to nie będzie problem. Jest to dosyć popularne w pracy, w trasie jak jesteście. No generalnie jest to krótka przerwa na kawę, na ciastko, przy którym na fice nie rozmawia się o trudnych tematach. O, tak jeszcze wam powiem. To ma być przerwa dla umysłu, ma być miło i przyjemnie i przerwa dla umysłu, dla ducha i dla ciała. Tak. Następną rzeczą to jest płacenie kartą. I o ile, znaczy może tak, bezgotówkowy obrót, może tak będzie łatwiej, bo w Polsce bardziej popularne jest płacenie gotówką. Natomiast nie w Szwecji. W Szwecji odchodzi się od tego systemu. Nawet mówi się, że za parę lat w Szwecji będzie można tylko zapłacić kartą lub Swishem, przelewać pieniądze lub jakimiś tam innymi urządzeniami elektromagnetycznymi, że tak powiem. W każdym razie to chodzi o to, żeby rząd chyba miał kontrolę nad naszymi pieniążkami, co z nimi robimy i żeby nie brać brudnych pieniędzy. Po prostu. Tak, takie jest moje zdanie, a jak jest naprawdę, to już nie mnie oceniać. W każdym razie odchodzi się od tego systemu gotówkowego. Jak przyjeżdżacie do Szwecji, to myślę, że jeżeli macie kartę, tą Mastercard albo jakąś tam Visa, nie wiem jak to jest, to na pewno wam przejdzie. A jeżeli chodzi o wymienianie pieniędzy, to też bym z tym uważała, bo niedawno, rok temu, chyba rok czy półtora temu, w Szwecji zostały wymienione wszystkie pieniądze, jeżeli chodzi o te papierkowe i niektóre pieniądze niepapierkowe. Więc możecie dostać w kantorze po prostu pieniądze nieaktualne, z którymi nic tutaj nie zrobicie. Możecie sobie tylko włożyć w klaser i je oglądać. Ostatnią kwestią, którą chciałam poruszyć, to są... Ale to będzie brzmieć strasznie, ale zaraz wszystko wytłumaczę. To są hotele widmo. Hotele widmo. Mnie nie poprawiacie w ogóle. Mianowicie wygląda to tak, że nie, oczywiście to nie jest tak, że każdy hotel w Szwecji, i to jest troszkę generalizuję, albo podaję przykłady. Są hotele, do których bukujecie nocleg przez internet i wysyłacie oczywiście pieniądze też przez przelew i w odpowiedzi dostajecie kod do drzwi. Po prostu. Kod do drzwi i jest wam powiedziane, gdzie są klucze na przykład do waszego pokoju czy coś tam. Więc w ogóle na przykład możecie nie mieć styczności z jakąkolwiek obsługą w tym hotelu nawet. Tak się może zdarzyć. Jeżeli wyjedziecie rano i na przykład hotel nie ma takiego śniadania, że przychodzicie gdzieś i jest już śniadanie na was czeka, tylko macie swoją tak jakby kuchnię w hotelu, która jest wyposażona oczywiście przez hotel w jedzenie i tam możecie sobie zjeść, wyjechać o której chcecie, nawet o 6 rano, jak macie potrzebę, nie musicie czekać do 8 do śniadania. No i tym oto sposobem nawet nie macie kontaktu z nikim z tym hotelu, czy z obsługą, czy ze sprzątaczką, która tam robi pokojówką, czy z kimkolwiek innym. I moi drodzy, to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć w tym filmie. Tak jak mówiłam, chcę zrobić, nie wiem czy to mówiłam czy nie, bo już pominę ten fakt, ale chcę zrobić drugą część, ponieważ tych różnic udało mi się znaleźć sporo. Więc mogę wam tylko tyle powiedzieć, że czekajcie na drugą część. Polecam wam zajrzeć,
zajrzeć na mój Instagram, bo też założyłam niedawno, także tam jestem aktywna prawie codziennie. Dziękuję, że obejrzeliście film. Muszę pracować nad moją dykcją, przepraszam. I chyba tyle. Trzymajcie się cieplutko i pa, pa!